Asus ROG Phone 5 swoim wyglądem mocno nawiązuje do poprzednich odsłon gamingowej serii, ale totalnie wyróżnia się na tle innych smartfonów dostępnych na rynku. Z jednej strony to plus, bo raczej nie pomylicie go z praktycznie identycznymi sprzętami, które można dziś kupić, a z drugiej minus, bo prezentuje się w sumie dość archaicznie. Głównie ze względu na duże ramki na górze i na dole wyświetlacza, które cofają nas w czasie o kilka lat. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego sprzętu pod kątem codziennego telefonu, to miejcie na uwadze, że jest nie tylko duży i gruby, ale również cholernie ciężki. 238 gramów czuć, szczególnie trzymając urządzenie w jednej dłoni i umówmy się, nie jest to zbyt przyjemne uczucie. Chociaż w sumie telefon jest tak duży, że obsługiwanie go jedną ręką nie ma sensu. Smartfon nie spełnia żadnej normy wodoodporności i choć pewnie przeżyje deszcz, to jednak za taką kasę można odporności na płyny oczekiwać. Pomijając grube pasy na górze i na dole, ekran ROG Phone 5, czy jak wolicie ROG Phone 5, jest świetny. Może trochę ustępuje jakościowo nowym Samsungom czy OnePlusowi, ale i tak obraz na nim prezentuje się świetnie. Ale to nie to świadczy o jego wyjątkowości. Odświeżanie na poziomie 144 Hz to jest jakiś kosmos i nie pamiętam, żeby jakikolwiek inny ekran dał mi takie wrażenia z płynności działania i responsywności na dotyk. To jest jakiś inny poziom, którego próżno szukać u konkurencji. Sam wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala, więc jest ogromny. To AMOLED z maksymalną rozdzielczością 1080x2448 pikseli, chroniony nowym szkłem Gorilla Glass Victus. Ale jeszcze większe wrażenie robią absolutnie kapitalne głośniki. Jakość dźwięku jak na smartfona jest fenomenalna i zaryzykuję stwierdzenie, że żaden inny telefon nie gra sam z siebie tak dobrze. W ogóle najlepiej to Wam puszczę. Do tego dochodzi bogata w opcje aplikacja do konfiguracji audio i świetne gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm wyposażone w high-endowy 32-bitowy ESS DAC 9280 AC Pro. Aż żałowałem, że nie mam pod ręką jakichś naprawdę wypasionych high-endowych słuchawek, ale powiem Wam, że po podłączeniu dedykowanych tej serii ROG Centra 2 Core sprzęt grał naprawdę przyjemnie, choć oczywiście to słuchawki przeznaczone głównie do gier. I tam też sprawdzają się świetnie, są mega wygodne i poza ROG Phone 5 bardzo często podłączałem je do Nintendo Switch. Ogniwo o pojemności 6000 mAh rozdzielone na dwa mniejsze i to bardzo dużo i w takim codziennym użytkowaniu wystarcza na dwa dni pracy. Przy graniu jest nieco inaczej i wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak obciążycie sprzęt, w jaką grę gracie. W razie czego smartfon obsługuje super szybkie ładowanie 65 W, więc jest naprawdę szybko. Dodatkowo mamy tu jeszcze jeden port ładowania na bocznej ściance, dzięki czemu jest zdecydowanie wygodniej podłączyć kabel, kiedy gracie. Nie ma natomiast indukcyjnego ładowania i przy sprzęcie za takie pieniądze to jednak zauważalny minus. Gaming to oczywiście pierwsze przeznaczenie nowego ROG Phone'a i widać to na każdym kroku. Od gamingowej nakładki przez Air Triggery, czyli takie niby spusty na obudowie, do specjalnej aplikacji kojarzącej się z programami do obsługi gamingowych komputerów. Ba, jest nawet specjalny bajer w postaci dodatkowego małego ekraniku na pleckach, który możemy z poziomu tej aplikacji skonfigurować. Przyjemnie się tam przedstawia różne rzeczy i czuć, że w smartfonie drzemie mega duża moc. Ta akurat wersja ma kosmiczne 18 GB pamięci RAM, więc jest wypasiona na maksa. Do tego topowy Snapdragon 888 i nie wiem, czy w tej chwili nie jest to najmocniejsza konfiguracja na rynku. Wszystko super, tylko wąskim gardłem wydaje się tu być Android i odpowiednia optymalizacja gier. Taki na przykład Genshin Impact na maksymalnych detalach nie działa super płynnie w 60 klatkach. Fortnite, niezależnie od opcji jakości grafiki, to tylko 30 klatek, nie ma opcji włączenia 60 FPS-ów. A nawet przy tych 30 klatkach na epickich detalach gra nie działa idealnie. Inne produkcje na ogół działały świetnie, ale zdarzało się to również na niegamingowych smartfonach. I nie ukrywam, że to jest chyba moje największe zaskoczenie i jednocześnie rozczarowanie. No bo to jest tak, jakby mieć sportowe auto, a w okolicy tylko kiepskiej jakości drogi i nie mieć możliwości, żeby pojechać tym samochodem na tory, aby sprawdzić, co faktycznie potrafi.
No albo mieć PS5 i Cyberpunka 2077 wciąż bez łatki na next geny. Kultura pracy jest ok, jak na Snapdragona 888 oczywiście. Smartfon pod obciążeniem lubi się zagrzać, ale mam wrażenie, że jednak trochę mniej niż taki na przykład Xiaomi Mi 11. W razie czego jest jeszcze przystawka w postaci podpinanego wentylatora, która faktycznie działa i chłodzi smartfona. Aparaty to ostatnie, na co zwróciłem uwagę w tym smartfonie, jest też ku temu konkretny powód. Jak za takie pieniądze są dość przeciętne. Robią przeciętne zdjęcia i kręcą przeciętne filmy. To znaczy, jak wyciągniecie ROGfona 5 z kieszeni i zrobicie fotkę na szybko, to będzie ok, ale nic poza tym. Smartfon nakręci wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K, więc nawet tu znalazło się miejsce na takie małe prężenie mózgu. Asus ROG Phone 5 to bez wątpienia smartfon inny, wyjątkowy, w pewnych aspektach niesamowity i intrygujący. Ale czy warty zakupu? Za każdym razem, kiedy mam w testach taki smartfon, zastanawiam się, dla kogo on w zasadzie jest. Powiecie, że dla mobilnych graczy. Czy jednak, aby na pewno na rynku jest aż tyle zaawansowanych graficznie gier na smartfony, żeby inwestować prawie 5800 zł w dedykowane urządzenie? No bo tyle mniej więcej kosztuje wersja Ultimate z 18 GB pamięci RAM. Pozwólcie, że zostawię Was samych z tym pytaniem, bo właśnie na nie musicie sobie odpowiedzieć, jeśli rozważacie w ogóle taki wydatek. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapę w górę, suba na naszym kanale, no i widzimy się niedługo. Cześć!